Także widzisz, no wiedzę trzeba z pokorą zdobywać. Jarosław Kaczyński. Także usłusz niepokornie, musisz z miłością, z Panem Bogiem. Jak to? Przyszła zreformowana Unia. No i jeszcze też, jak tak powiadam, o mało słuchaj, widzie. No. Oni armii. Mają, słuchaj, jakieś armię, na którą kraje członkowskie ułożyły 2% swojego dochodu narodowego. W tej sprawie prezes Jarosław Kaczyński jest konsekwentny. Bo niewiele osób pamięta, że on to mówił kiedyś, w 2006 roku. Mamy 2016, a więc minęło od tego czasu 10 lat. I 10 lat temu on w czasie swojej wizyty w Finlandii też powiedział o tym, że Unia powinna mieć swoją armię. Nawet powiedział teraz, że powinna być supermocarstwem, która będzie miała mocną, silną pięść. Ja bym powiedział, że w tej chwili już moja uwaga nie odnosi się do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, odnosi się w ogóle do tej grupy, która sprawuje w tej chwili władzę, do tej formacji, która sprawuje władzę. My się znamy na tych strukturach stołecznego miasta Warszawy, stolicy Polski. My się znamy, kochani. My się tak znamy, jak łyse konie. Że ci, którzy chcieliby wyprowadzić Polskę z Unii, są szkodnikami. W tym miejscu ja się z nim zgadzam. Natomiast no i tylko na tydzień? Należałoby dopowiedzieć drugą część. Z jakiej Unii? Nie wiecie. Chodzi o to, że on chce, żeby Polska nie była z Unii wyprowadzona, ale żeby Unię wyprowadzić z Polski. Znaczy innymi słowy, że Polska należała do Unii, żeby Unia świadczyła na rzecz Polski, jak do tej pory świadczyła bardzo wiele, nie tylko w sensie finansowym, ale ja bym powiedział, że zasługi Unii dla Polski są większe w sferze niematerialnej, ponieważ Unia narzuciła pewne standardy, które przyspieszyły modernizację Polski. I w tak krótkim historycznie czasie my obserwujemy, że Polska wielu sprawach ma standardy na poziomie wysoko rozwiniętych państw. Ja do tego przywiązuję wagę większą niż do tych świadczeń materialnych. Otóż teraz wrócę do pańskiego pytania, jaka Unia? Mianowicie, gdybym był na miejscu jednego z decydentów unijnych, ale co mówiła, że te kaczory mają swoje, że lubią też się dzielić, te kaczory. Komisji, kaczory mają tylko dla swoich, tak? Jaka jest przyczyna, że społeczeństwo... Ale wczoraj na Facebooku pokazali, już jak była, wiesz, ten Smoleńsk, premiera w Teatrze Wielkim, że aktorka w czerwieni, a oni ją tak, trzech ochroniarzy ją obmacywało. Występuje takie zjawisko, że po stosunkowo krótkim czasie zaczynają żyć własne życie. Nie, ty tego nie rozumiesz. Tu są sprawy wyższego rzędu, bezpieczeństwo. Tylko nabiera przekonania, że ona jest... Tak, i podeszła kobieta, a dwóch stało obok, a ona jako trzecia poszła, podeszła na kobieta. Nawet w swoim subiektywnym odczuciu oni mają rację, mogą to udowodnić, ale rzecz polega na tym, że narody chcą same mieć w tej sprawie przekonanie, że to jest realizowane w sposób najlepszy. Zmierzam do tego, że Unia występuje takie stechnicyzowanie, że te normy, które są konieczne, one po pierwsze jest nadmiar tych norm i gdzieś się gubi polityczne kierownictwo, że polityczne przywództwo Unii Europejskiej, ono jak gdyby rozmywa się w tym mnogości normatywnych, Kościół rzymskokatolicki, interweniowaniu w sprawie dotyczących standardów w różnych kwestiach i tak dalej. I wiele z tych rzeczy jest niezwykle potrzebnych. Ja przed chwilą powiedziałem panu... Tak zwana linia mysia i ta Halina, ja mówię, a ty nie idziesz na premierę Smoleńsk do Teatru Wielkiego? Ona mówi, o to nie jest moje towarzystwo. Bardzo często oni jak gdyby ignorują tożsamość, więc mówiliśmy na temat Wielkiej Brytanii, gdzie ta tożsamość kojarzy się między innymi właśnie z tymi dziwacznymi brytyjskimi zwyczajami, ale trzeba to uszanować. I
muszę powiedzieć, że Wielka Brytania sobie to wywalczyła. Jak przystępowała do Unii, to wiele rzeczy Unia pogodziła się z tym, że Wielka Brytania jest inna, ale Polska jest też inna, Hiszpania jest inna. To jaka Unia Pana zdaniem przetrwa? Otóż Unia, czy to ma być Unia ograniczona? Unia, gdybym, właśnie jak powiedziałem, gdybym był jednym z decydentów, stworzyłbym taki bardzo prosty program. Mianowicie, że jeśli musimy przeprowadzać reformy, to zacznijmy sami od siebie. Zastanówmy się nad tym, co my w Brukseli musimy zmienić. Ja bym powiedział, po to, żeby zmienić struktury międzynarodowe, to jest ogromny wysiłek, one mają taki bezwład i mają taką naturalną tendencję do samoobrony, do przetrwania. Tak jak każdy organizm ma tendencję przetrwania, to ja bym powiedział, że nastąpiła taka biurokratyzacja, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą uzdrowić jest bardzo trudno. Ale na przykład postawiłbym sobie pytanie, dlaczego sojusz NATO nie przeżywa takiego kryzysu? Dlatego, że w NATO jest w ogóle specjalna instytucja do permanentnej transformacji NATO. Czy w Stanach Zjednoczonych jest dowództwo transformacji sojuszu. Panie profesorze, czy Unia przetrwa jako Unia ograniczona, Unia węgla i stali, to znaczy obszar celny, może Schengen i niewiele więcej, czy też przeciwnie, przetrwa jako więcej Unii, znaczy jeszcze dalej pójdą się Niemcy, Francuzi. Ja oczywiście nie chcę się bawić proroka, bo... Ale tutaj pan jest w roli proroka, panie profesorze. Ja, wielu ludzi w czwartek miało 99%, z którymi się spotykam. Nikt mi nie powiedział, że w piątek rano dowiemy się, że w referendum Anglicy opowiedzieli się za wyjściem z Unii. Nikt mi tego nie powiedział. Wszyscy uważali, że niewielką większością jednak Anglicy... Wielka Brytania podejmie decyzję o pozostaniu. Otóż ja bym powiedział, że to ten szok wywołany tym Brexitem, on spowoduje, już spowodował taki wstrząs i myślenie, że po to, żeby przetrwać również ten kryzys, trzeba zaproponować rozwiązania, które będą rewitalizowały. To ja zapytam pana krótko. Mniej Unii czy więcej? Znaczy, chce pan powiedzieć, że będzie zaproszona, że ona przyjdzie. Znaczy, że jaka ta Maryśka, ona była taka, wiesz, taka Maryśka, mniej urzędników, podobna do tej Janowskiej, tylko dwa razy młodsza. Istotnych decyzji o charakterze. Ale to nie jest młoda kobieta, taka, które będą dotyczyć. Taka po prostu ani gorąca, ani zimna. Jak to Pan Jezus powiedział, że jak nie będziesz ani gorąca, ani zimny, no to Ciebie wypluje z ust swoich. I ona proszę Ciebie, taki łeb kwadratowy, też taki kaczorowaty. Rysia też ma łeb taki, bo Rysia jest czerwona, łeb kaczorowaty, a ona ma taka siwa, siwy łeb kaczorowaty, kwadratowy. Perliczka taka, perliczka. Perliczka. Dla niego proszę pan Ciebie, kupa śmiechu, naprawdę. I żeby ludzie po prostu żyli lepiej. Otóż to jest prawda, że to wszystko jest potrzebne. Tylko ludzie, nie tylko chlebem ludzie żyją. Ludzie lubią się fotografować, wiesz, no, oczywiście. Na swoje nieszczęście. Czy Ty rozumiesz? Zawsze młode pokolenie. Czy Ty rozumiesz, co to znaczy, że paparazzi, jak sfotografuje, to właściwie, czy to jest na plus, czy to jest na minus? No właściwie na co to jest? Że nie chodzi o to, żebyśmy podejmowali więcej decyzji, więcej norm, więcej standardów. Zobacz, nasz, nie oglądaj filmu, przesuń palce, jak bycia wesła. A trzymaj tak, ale otwórz to. No ale dobrze, a to jest, ale co nie ważne, mam SMS-a. Taką potrzebę idei zaspokoić, nie będzie łatwo. Chciałem pana zapytać.
To pan uważa, że przez Europę, przez świat zachodni przetacza się pewne takie pragnienie, pewna taka rewolucja wymierzona w zastany system, zastaną biurokrację, zastaną elity, bo po Brexicie, po tym referendum w Wielkiej Brytanii, za słabą masz pojemność mózgu. Piwo wygrywa z winem. Mohery wygrywają z winem. Przecież każdy człowiek swojego mózgu pilnuje. Masy wygrywają z elitami. To znaczy, że także pamiętaj, pokora i skromność. Brexit w Wielkiej Brytanii. To wtedy ciebie troszeczkę to nakieruje na Boga, bo tak to będziesz jako ta, wiesz, bezdomna u Pana Boga. Jak to ta Ewka powiedziała, jak lumpiara, czy jak? Jak do tego jeszcze zdania, że życie jest tak bogate, że w nim znajdą się i te elementy, o których Pan w tej chwili mówi, ale będzie wiele elementów całkowicie nowych. Mówicie, dla mnie zdumiewające jest to, ponieważ to jest jej styl, Ewka. Egzamin na uniwersytecie i ja z jednej strony na ulicy, jak na ulicy, w grobie będzie miała, bo każdy szykuje się do grobu. Żeby zamiast egzaminu ustnego, żeby napisali takie eseje na tematy, o których my rozmawiamy. Tam kilka, żeby one były porównywalne. I jest mi tak, że niestety obok kilku bardzo dobrych opinii, większość reprezentowała poziom, który kiedyś byłby niedopuszczalny w klasie maturalnej. Uważano, że to nie jest dojrzałe. To jest, innymi słowy, nastąpiło obniżenie dyscypliny myślowej, wymogów. I bardzo to, co Pan powiedział, to przeciwstawienie, to jak gdyby jest taka ogólna myśl w tym, że zamiast podnosić poziom, mamy jak gdyby taki okres zdemokratyzowanego, obniżonego poziomu, że co prawda jest to społeczeństwo, które mniej czyta. No my to mamy sztukę, która była dzisiaj, była Węgry były w etnograficznym. Coś wspaniałego, wspaniały ten wernisaż. Jaki piękny stół, jaki piękny stół, jaki piękny bankiet. Ja myślę nawet, że ta dyrektorka, jak poprosiła te swoje sprzątaczki na jakieś wino tam na boku pod oknem, to miały gorszy stół jak u nas. To plus media. Także widzisz, zawsze z Panem Bogiem jest to okay. No, zawsze z Panem Bogiem. Duże powodzenie uproszczonych formuł, uproszczonych poglądów i demagogów, i populistów. Kaczerowaci dla swoich. Kaczerowaci dla swoich. Znaczy w momencie, kiedy byliśmy studentami i potem, w Polsce było kilka, jeśli nie kilkanaście tygodników, czasopism społeczno-literackich. Oczywiście, Nowa Kultura, Przegląd Kulturalny, Tygodnik Powszechny. Które w ogóle konkurowały polityka. Tygodnik powszechny, no to przecież ile oni mają tych tygodników, tych świeckich chyba było 100 razy więcej. Swoboda wyrażania słowa, a mimo to szukano sposobów, żeby dać wyraz pewnym poglądom i to się spotykało z zainteresowaniem setek tysięcy ludzi. Otóż dzisiaj nie ma ani jednego pisma tego typu, znaczy pisma społeczno-literackiego. Są magazyny. Nabory, jest taka paradowa, politykę, że polityka też stała się magazynem. I ja niewiele tekstów czytam, przyglądam od A do Z, ale zatrzymuję wzrok tylko na kilku tekstach, z tego powodu uważam, że warto te kilka złotych na to wydać. Dzisiaj jako na wchodzi, ja ją się nawet nie miałam ochoty, bo spieszyłam się do domu, ale ją zagadam i ona jest pod moim wpływem, ta Rysia, wiesz? Żeby mieć takie dodatki. No przecież wiadomo, jaka to Rysia jest. Ale o ile te gazety ukazują się w nakładach kilkuset tysięcy, Rysia jak to Rysia, to
te dodatki. No, wiesz, przyszła na końcu, jak to mówi, że przyszedł też i żebrać. No to Tarysia jako ta żebraczka przyszła na samym końcu. Tam jeszcze parę butelek zostało wina, ale to trzeba było otworzyć. Tarysia musiała otworzyć, rozlać. To nie było takie łatwe. Plus minus. Już się sprzedaje oddzielnie. No Rysia, proszę Ciebie, dlatego jest kaczarowata. Ona siedzi zawsze u świętej Anny na mszy. No teraz to może już częściej, jakby tak chciała wino wypić, to musi pójść się zaczaić, sprawdzić gdzie co i jak, kto ją zaprosił, kto jej nie zaprosił, albo ona sama poprosił. No, dajcie mi, zejście nam, spuści nam Piri Eleison, bo wszyscy jej powypijali. Obraża nawet. Sygnalizowania pewnej myśli głównie odbywa się poprzez kilkuzdaniowe jakoś tak dziwnie. Jutro będzie, proszę Ciebie, miało wywiad od samego rana Radio Dwójka. Ale to będziemy razem włączymy Dwójkę, bo wiesz, że Dwójka jest z muzyką operową, z takimi wiadomościami, wiesz, sztuka, no. Programu, wyjaśnić wiele tajemnic współczesnego świata i bardzo Panu dziękuję za to, że przyszedł Pan do nas, że poświęcił Pan swój czas słuchaczom Radia Tok FM, a przypominam, że naszym gościem był profesor Adam Daniel Rotke. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panie Profesorze, a ze słuchaczami spotkamy się za tydzień. Dziękuję jeszcze raz. O tej samej porze. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. To co najlepsze w Tok FM. A to jest radio Tok FM, to jest radio Mary. No wiesz, oni troszeczkę, bo to skoro jest film o Smoleńsku, to oni też to by chcieli, wiesz.